związku z przekształceniem w dniu 1 września 2017 roku gimnazjum nr 3 imienia Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, 8-letnią szkołę podstawową nr 5 imienia Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, staje się pani dyrektorem wyżej wymienionej szkoły podstawowej do dnia 31 sierpnia 2021 roku. I gratuluję serdecznie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jeżeli mogę skorzystać z okazji, to chciałabym panu burmistrzowi powiedzieć, że mamy uczniów do szkoły podstawowej, to nie tylko wdzięk mój osobisty i pana wicedyrektora, gdzie chodziliśmy do szkół podstawowych i prosiliśmy, żeby rodzice podjęli taką decyzję o przeniesieniu swoich dzieci tutaj, ale to jest praca tych ludzi. Dlatego, żeby nie wyniki szkoły gimnazjalnej, to bym nie miała argumentów, że to jest wspaniała kadra, wspaniały kadrowiec. I państwu dziękuję. Do hymnu państwowego. Nowego roku szkolnego 2017-2018.
Bardzo serdecznie witam naszych gości w imieniu burmistrza naszego miasta, pana sekretarz gminy Marię Grabowską. Witam panią radną, a jednocześnie wieloletnią nauczycielkę i szkoły podstawowej nr 5, jak i gimnazjum nr 3, panią Wiesławę Śliwińską. W naszej szkole są nauczyciele, którzy pełnią również funkcje społeczne. Witam wiceprzewodniczącego Rady pana Michała Ślimińskiego i pana Pawła Pieniążka. Teraz tylko witam nauczycieli i wychowawców, pracowników administracji, obsługi, ale witam również panią przewodniczącą Rady Rodziców wraz z wszystkimi rodzicami, panią Annę Oracką. Najważniejsi to jesteście wy i szczególnie serdecznie witam dzieci oddziału przedszkolnego, dzieci klas pierwszej A i pierwszej B, klasy czwartej A oraz młodzież klasy siódmej A, B, C, bo mamy trzy siódme klasy i klas gimnazjalnych. Serdecznie was witam w murach nowej szkoły. Brawa, brawa. Przerwy wakacyjnej spotykamy się w nowej szkolnej rzeczywistości. Przed nami zadania związane z prowadzeniem ośmioletnich szkół podstawowych i likwidacją szkół gimnazjalnych. Nasze gimnazjum, gimnazjum nr 3, zostało przekształcone w szkołę podstawową nr 5 i imię naszego gimnazjum przyjmuje automatycznie zgodnie z prawem ta szkoła. Uchwałą Rady Miejskiej po 18 latach przywrócono nazwę tej szkoły, która skończyła swoją działalność w 2002 roku. Dlatego obecność sztandaru jest dla nas wymiarem historycznym, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. Moi Państwo, kończy się kolejny etap historii szkoły w murach tego budynku. Rozpoczyna nowe. Nasza nowa szkolna rodzina liczy dzisiaj ponad 570 uczniów. Uczniów w wieku od 5 i 6 lat do 16. Wszystkim nowym uczniom życzę, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. A starsi koledzy niech otoczą was przyjaźnią i opieką. Ważnym również nadal zadaniem jest godne reprezentowanie naszej szkoły. Rozwijanie zainteresowań, zdolności, które przecież każdy z was posiada. Choć różnicie się możliwościami, pasjami, jak i potrzebami rozwojowymi. My, nauczyciele, staramy się wspierać was w tych zadaniach, wskazywać odpowiednią drogę, rozbudzać i rozwijać wasze zainteresowania. Szkoła to nie tylko lekcje, ale również różne formy działania, dzięki którym możecie uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności społecznej czy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W tym roku zorganizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, projekty edukacyjne, aż 3 finansowane z środków unijnych, warsztaty, wolontariat, harcerstwo, zajęcia sportowe UKS Sparta, chór dla klas od 4 do gimnazjalnej. Dla uczniów klas pierwszych mam niespodziankę. Będziecie raz w tygodniu wyruszali na basen oraz organizowane są dla młodszych dzieci zajęcia świetlicowe. Również będą spotkania z ciekawymi ludźmi, jak i zorganizowane wycieczki turystyczno-dydaktyczne. Niech mottem dla was do pracy na ten rok szkolny będzie dewiza życiowa nowego patrona szkoły Leonida Feligi, który twierdził: jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, to laur zwycięstwa musi do nas należeć. Uwierzcie, moi drodzy, w swoje siły, w swoje możliwości i naprawdę to, co niemożliwe przy ciężkiej pracy i tej wierze, może stać się rzeczywistością, czego wam serdecznie życzę. Dzisiaj, moi drodzy, debiutujecie w nowej szkole, ale nie jesteście sami.
bo waszymi opiekunami, przewodnikami będą wychowawcy. Klasy pierwsze, klasa zerowa już zna swoich wychowawców. Pozwólcie, że przedstawię postęp poszczególnym uczniom. Klasa czwarta A, pani Małgosia Wiśniewska. Klasa siódma A, pani Ewa Górska. Klasa siódma B, pani Izabela Enke. I pani Janusz Renata, wychowawca klasy siódmej C. W nadchodzącym roku szkolnym starszym uczniom życzę, byście chcieli, potrafili korzystać z możliwości, jakie przed wami się otwierają. Abyście dokonywali mądrych wyborów, dążyli do swojego rozwoju, a naukę traktowali jak niezwykłą przygodę. Najmłodszym dzieciom z edukacji przedszkolnej, z klas pierwszych, życzę im ciekawych i radosnych przeżyć w otoczeniu troskliwych nauczycieli. W szkolnych murach odnajdziecie przede wszystkim radość płynącą z nauki szkolnej i bieżącego odkrywania świata. Wierzę, moi drodzy, że razem dołożymy wszelkich starań, by nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 5, była dobrym miejscem dla edukacji, wychowania, opieki i zabawy. I pamiętajcie, że bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo. I takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej. Nauczycielom, moim koleżankom i kolegom życzę jak najmniej kłopotów, problemów z uczniami, z nową rzeczywistością szkolną. Życzę zdrowia i wielu powodów do radości i satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi życzę spokojnej, efektywnej pracy. Wszystkim rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, która państwa wspiera w procesie wychowania. Bo bez rodziców nie można prawidłowo zbudować kapitału społecznego szkoły. Bardzo ważne są partnerstwo i wzajemne relacje. Liczymy na państwa stały kontakt, zarówno ten bezpośredni, jak i telefoniczny czy internetowy. Liczymy na wsparcie, ciekawe pomysły i wspólne rozwiązywanie problemów. Przedstawicielom organu prowadzącego, czyli radnym, pani sekretarz, życzę samych dobrych dni, sukcesu, wytrwałości i spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Szanowni państwo, szanowne dzieci, rok szkolny 2017-18 uważam w naszej szkole za rozpoczęty. Dziękuję.